dzisiaj jest ten krok dalej. A raczej bliżej. Bliżej wpisania Krzemionek na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tym krokiem było dziś podpisanie w siedzibie muzeum listu intencyjnego w sprawie utworzenia parku kulturowego, który zapewnia formę ochrony zabytków na terenie krzemionkowskiego regionu pradziejowego górnictwa Krzemienia Pasiastego. Chodzi o to, żeby stworzyć wspólne zarządzanie, tak? Bo tutaj no, jednak są trzy gminy, dwa powiaty. I trudno byłoby bez stworzenia parku kulturowego wspólnie zarządzać tym dobrem. A tak, jeśli stworzymy ten park kulturowy, no jest szansa, że wspólnie będziemy mogli nim zarządzać. Tak, no, aby chronić ten zabytek jak najlepiej. Nieprzypadkowo sygnatariuszami dokumentu byli włodarze gminy Ćmielów, Bodzechów i Ożarów. Na tych terenach znajdują się te nominowane dobra, czyli tutaj Krzemionki Opatowskie, kopalnie w Borowni i Koryciźnie oraz wzgórze Gawroniec w Ćmielowie. Wójtowie i burmistrzowie już mają pewne wyobrażenia co do wyglądu i zagospodarowania terenu wchodzącego w skład parku kulturowego, choć jego wielkość będzie ustalana w trakcie negocjacji. Moja wizja to po prostu utworzenie parku widokowego, tarasu widokowego, w związku z tym, bo jest piękny, rozlegający się widok na właśnie cały Ćmielów, na Starorzeczę Kamiennej, w związku z tym ten aspekt, kto nie był, to nie wie, o czym mówię, natomiast naprawdę to jest warte dziedzictwa po prostu, żeby to wyeksponować w Ćmielowie jako nie tylko przez pryzmat porcelany, ale też właśnie tych wielopokoleniowych tradycji. Chcemy tutaj zrobić tak, aby to był taki złoty środek. Z jednej strony, aby wykorzystując taką perełkę, jaką są Krzemionki Opatowskie, wzbogacić pewien teren o infrastrukturę taką około turystyczną, ale z drugiej strony musimy tak robić i pamiętać, żeby to nie spowodowało zablokowania możliwości rozwoju mieszkańców tych miejscowości. Na mocy podpisanego listu intencyjnego zostaną powołane zespoły w każdej z gmin, które będą przygotowywały projekty zagospodarowania części parku z obszaru poszczególnych gmin. Już zarys pani dyrektor tutaj wstępnie przedstawiła właśnie, jeśli chodzi o obszar tegoż okręgu. W związku z tym drugi krok to właśnie poczynienie pewnych działań, wspólnych działań, żeby każdy miał na celu to, że owszem, rozwój tak, turystyka tak, ale pod jakimi uwarunkowaniami, bo to jest niezwykle istotne, żeby nie zaburzyć tej harmonii rozwoju, czyli tej przedsiębiorczości osób, które ewentualnie chciałyby u nas inwestować, żeby to po prostu współgrało na zasadzie synergii. Gminy połączyły siły, aby utworzyć park kulturowy wokół rezerwatu Krzemionki. Dzięki temu wpis na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO może być szybszy, co wiąże się ze wzrostem zainteresowania turystów tym regionem województwa świętokrzyskiego. Jest szansa, żeby stworzyć właśnie taki teren, że turysta przyjedzie i nie spędzi tylko 2 godziny, tylko co najmniej cały dzień, a może i prześpi się, coś zamówi, zje. Chodzi o to, żeby trochę pieniędzy zostawił, żeby ludzie na tym wszystkim mogli zarabiać. Starostwo powiatowe chce przyłączyć się do tworzenia parku kulturowego. Swoje wsparcie pokazało również dofinansowując projekt modernizacji Krzemionek. Dołożenie brakujących środków do projektu, prawie 3 miliony, wskazuje na to, jak bardzo nam zależy na Krzemionkach. Zresztą wpisanie na listę UNESCO to jest dużo, dużo więcej turystów, którzy odwiedzą ten piękny obiekt, którzy zostawią tu pieniądze i te Krzemionki też będą mogły zupełnie inaczej zaistnieć na liście takiego światowego dziedzictwa. Utworzenie parku kulturowego powinno potrwać od roku do 2 lat.